Ja witam w kolejnym odcinku z DNS, jest ze mną Ekstermi. Siemaneczka. Jak widzicie, zresetowałem swoją postać, żeby nie mieć cheatowanego levela z Arsmadziki. Dobra, tu już jest, teraz idziemy w defense. Dwa levele muszę się zdobyć. U nas w bazie nastąpiło parę zmian, ze skrzynek praktycznie większość rzeczy została powyciągana. Są tylko te ważniejsze surowce. Wiesz, że się zapchały nam skrzynki tutaj na surowce? Daj tę diamentową. No ładnie już, nie wiesz, wszystko się już... Prawie wszystko się już przerobiło. Wszystko się już przerobiło. No nie, bo jeszcze jest tutaj ci koper, ale to co pewnie wykopałeś. Doszedł nam storage crate. Tak, bo nie wszystko. No, doszedł nam tutaj storage crate na ten cały syf. Bo już nie mieliśmy powoli miejsca, gdzie to wszystko można chować. I... Systemem przepalania się nic nie zmieniło. Jak to było? Użyłem Essence Refinero. No mów. Mówię. Ja się będę bawił direct craftem, ale to dopiero za jakiś czas, za chwileczkę. Muszę się jeszcze trochę pobawić w wycinanie drzew i przerobienie tego wszystkiego na force, co trochę mi się zajmuje. Chodź ze mną. Nie. Knuł wczoraj maniaczył cały dzień. Nie maniaczyłem cały dzień, ledwo godzinkę pograłem. Brzydwie. Tak się tłumaczy. Na TS-ie ciągle siedzę, więc... Okej, to robię dom. Serio? Wyspa slajmowa. No. Tylko slajmów muszę się pozbyć. Już mam jeden tutaj, że mnie zabił slajm. Ja właśnie miałem taką ochotę zrobić bazę... niebie, no nie? Wszędzie masz podstawę i... nigdzie się jakby ruszać nie możesz. Ja chciałem w chmurkach, ale już tam jakoś nie dało mi się dojść. I... tu... zaraz na moim odcinku przyniesiemy portal z Arsmadziki. Wiesz co? Sayonara. Nie wiem. Ale ty zaskoczyłeś? Tak. No co, chyba szybsza drogę na dół. No ja jestem już w domu. Oj tam. Ale moja była bardziej ciekawa. Ze zmianami w moim pseudozamku nie ma nic. Tak jak to było, tak to jest nadal. Ja sobie już przygotowałem, bo testowałem portale, a nawet użyję go, żeby było szybciej. W dzisiejszym odcinku będzie... Dzisiejszy odcinek u mnie będzie ogólnie mega poszatkowany. A i tak najpierw będę chciał zrobić malutki system ME do tego crate'a, ponieważ znaleźć coś w nim... Dziękuję, to było jeziorko. To jest ładna masakra, jak mam być szczery. O, system z ME, no. Tepnij się do mnie. Zaś mamy cheatować. Tepaj się, kurwa. No. Tu było jeziorko. Serio? Da. A co się tutaj stało? A to nie wiem. O, dawaj. Bóg ci zapłaci. Ty, bo bierzesz z mojego miecza. Mam taki sam, który sobie wykopałem. Cheater. Ty, jak cię szczelę. Nie mam wolny na to. Frajer. Zaraz będę miał level. Dobra, już mnie stać, żeby... Jest stać. A nie, a będzie mi chyba stać, tak? Najer. Nie wiem, jak zmniejszyć koszty many jeszcze. Da się jakąś esencję magazynować? Da się. Ma na... czekaj. Ares... niech tylko znajdę ten bloczek. Bo oczywiście... to było chyba coś z mana, jak dobrze pamiętam. Mana baterii. Mana baterii? Tak, mana baterii. To galena, lead, copper, castrite, tin. Where are you? Osmium. Petroleum. Zastanawiam się, na co mam petroleum? Nie wiem. Bo to jest do Traincrafta. Ła. Ła! Dawaj, stefam.
Cheater. Ja many nie mam. Jep, jestem. O nie, to jest ziziolka, którego nie chciałem się zająć. Miałem się zająć oczywiście tym, czym miałem się zająć. Czyli tym, jedziemy tak. Ej, da się za pomocą redstone'a wyłączyć kontroler, czy nie? Nie wiem, nie pamiętam. Czyli potrzebuję tak, kontroler, advanced, 1. Dalej będę potrzebował... Dopisajmy. Access terminal. Od razu zrobię crafting terminal, no nie? Da, od razu zrób crafting takie, jak miałem tam. No. Access terminal, czyli... 2 złote. I... Mamy kobla? Głupie pytanie. No. Czyli potrzebuję 3... Ale serio pytam, mamy kobla, bo ty wyrypałeś większość na tego, na twoją... Jest, 35 staków nade mną leży. Au. Ała. Idiot. Jeśli zaraz pogłaszczę kamieciem. Kamieciem? Mieciem. Co to jest kamiecz? Jeśli zaraz pogłaszczę kamieciem. Oczywiście nie tak. Jest ci self. Używałem go jeszcze wczoraj. Dobra. What? Jak się to otrzymywało? On co dzieli? Aaa, to trzeba przypalić. My tego mamy mało. Mamy dużo certów kwarca. Kwarc dasta. A tego to ci nie powiem. No i tak patrzę, do tego jest stosunkowo mało. Nie wiem, trochę wczoraj pokopałem. 3 razy z pełnym ekwipunkiem przyszłem. Przyszedłem. Poszedłem, wyszedłem. Najbardziej. Sekundę. Dobra, ja tutaj wykraftuję wszystko, co mi jest potrzebne i zaraz do was wracam, ponieważ to będzie ciągłe łażenie po kopalni do kopywania tych potrzebnych surowców. Dobra, już wróciłem, skraftowałem wszystko. Potrzebowałem tylko storage busa. Tak jak ty wszystko. Storage busa, my controller, crafting terminal. Jeden Basic Universal Cable z tym dynamo, myślę, że ten powinien starczyć. Mechanizm będzie bardzo prosty. Tutaj postawię sobie kontroler, żebym mógł na dźwignię łatwo odłączać od prądu, jak nie będę potrzebował, żeby się energia nie marnowała. Dalej na tym ustawię crafting terminal. I storage bus, który będzie odczytał nam wszystko ze storage crate'a. Teraz tylko... Powiedz tak, za niedługo trzeba geotermalkę zacząć robić. No. Jeżeli ktoś nie zna potęgi geotermalek, proszę obejrzeć mojego ATS-a. Lepiej nie oglądajcie, jak się nie chcesz załamać. Ej, podepnę tak samo. Ani mi się wasz. No co, lagów nie miałeś. No i co z tego? Ale tam był Void, tak? No i? No i to, że tam, wiesz, trochę trudno było o lagi. Nie miało nic prawa tam lagować. No to akurat nie moje te będą mieli prawo. Knup? Ogólnie nie. To jest... Knup tak. Knup najny. Knup jest. Niestety nie wyskę nie używam. A, bo to może sobie też pomieścić trochę. Ty, od kiedy ME kontroler mieści w sobie energię? Od zawsze? Odkąd wyszedł ten mod? No już mamy dostęp piękny do całego. Kto tam puka? No, Ciselem robię. No i już mamy piękny dostęp do całego crate'a. Wszystko się w nim ładnie znajduje. Wszystko jest tutaj. Chyba wszystko z całego crate'a. Crate jeszcze nawet do połowy nie jest zachładowany. Wreszcie.
Ciekawe, czy cała diamentowa skrzynka by do niego przeszła. Jak myślisz? I zobaczymy, czy jest tutaj twój Billiards Fund. Nie ma. No kurwa, gdzie on jest? Mówię ci, że go straciłeś. O, to jest mój Tom Anonymous. Ale po chuj miałbym go brać wtedy na Eteru? Bo ja wiem. Ile my mamy ty tinu, z niego serio? Tam? Ile my mamy tinu? Zrób mi ci cela. Już się... No, jak ty to tam stawiasz? Normalnie. Czemu ty to tak robisz? Bo nie chciałem się tego zamienić wpierw. A Duality tak samo spada? Nie. Nie daj chuj. Mogę go zabić? Mogę go zabić, proszę, powiedzcie, że tak. Nie! Kurwa. Uciekł. Ja jestem dawno na dole. Ała, głupi szkielet. Ała, zaraz mi szkielet zabije. Tego nie było. Co to? Ej, zrobisz mi tego cisla? Muszę iść odzyskać swoje itemy, tak? Ale ja nie... Ej. No, jeszcze oczywiście jakiś durny pająk. Hehe, fapacz ginie, fapacz ginie. Spadaj! Po drugie, na co ci chisel? Bez chisla się nie da? Ej, ci piznę zaraz. Myślisz, że się ciebie boję? Masz siódła w tym. Idź spać. Już nie zamykam drzwi przed nosem. Bo co? Dobra, to... Masz strzały w dupie. Dziwny fetysz masz. Zazdrościsz mi? Dobra, tu u mnie nie kolejne cięcie. Myślę, co można dalej zrobić. Cześć, witam was, potem sezonowo o długim cięciu. Minęło kilka godzin od nagrywania ostatniej części. Powodem tego był mój wyjazd w pewne miejsce oraz parę rzeczy, które musiałem zrobić w domu. I powiem wam, że ciążę chyba nad mną jakieś złe fatum. Trzeci raz nagrywam ten fragment, ten odcinek. Ale dobra, mniejsza z tym. Powtórzę to, co tam wtedy mówiłem, ponieważ miałem tu może tylko jakieś 2 minutki materiału, czyli nie straciliście za dużo. Do końca odcinka chciałbym się już zająć jednym tematem, a będzie to mianowicie Steve Cards i podczas tego, jak oczywiście zapomniałem podpiąć mikrofonu, zdążyłem zrobić podstawowego hula, standard hull, basic woodcutter, ponieważ droższy jest jeszcze trochę za drogi, oraz silnik solarny. No tak, silnik solarny. No, więc nie przegapiliście za dużo, tylko te 3 rzeczy zdążyłem zrobić. No i karta assembler. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Steve Cards, po prostu możemy tworzyć sobie karty, wagoniki z różnymi... do różnych działań. Mogą być właśnie ścinające drewna, kopiące dziurę, albo uprawiające farmę, cokolwiek. Tak. Co jeszcze będziemy potrzebowali? Już zdążyłem właśnie zrobić silnik solarny. Jest on stosunkowo tani, nie jestem nic drugiego, więc dlaczego miałbym go nie zrobić? Dalej będziemy potrzebowali jeszcze podstawowy silnik właśnie koalowy. Tylko gdzie on tu jest? Ponieważ nie chcę tego tani, tylko chcę o koal engine. Czyli będziemy potrzebowali piecyk.
No tak, dostać achievka. Jakaś różnica? Nie. Dostaje się po jednym. Nie ma tak się stanie robić. Coś jeszcze? To jest jakaś receptura? Nie. Czyli robimy tradycyjnie. Żelaza. Okej. Okay. Silnik na paliwo stałe również jest tutaj. Z tyłu on nam się zamiejscowił. Jak mam być szczery, to już mamy chyba wszystko do niego. Niech nam tylko przejrzy dodatki. Jak widzicie, jest ich tutaj bardzo dużo. Odtąd, dotąd, mamy... To są wszystko dodatki do tego. No i oczywiście elementy pośrednie. Nie, nie, nie Railera. Nie będziemy potrzebowali. To też nie. High Control. Myślę, czy nie dodać mu Meltera, ale chyba na razie nie. Najwyżej kiedy indziej się to zupgrade'uje. Enchanter także mi jest potrzebny. Power Observer. Creative Hull. Cheating to max, ale nie będziemy tutaj przecież cheatowali. Or Extractor. Cake Server. Spoczko. Blank upgrade. Już. Torcze także nie będą nam potrzebne. Tak, bo już mamy wszystko. Jeszcze tylko skrzynki. Jakie będziemy potrzebowali? Top chesta nie możemy użyć, ponieważ mamy tam już solarki. Side chesta będziemy musieli użyć, ponieważ to są na boku. Dwa. Deset mi już zabrakło. Dobrze, że tego nakopałem. Dwa. Trzy. Okej, jak tam pojemność naszego storage'a? Jeszcze jest ładna. Wszystko mamy już w tym storage'u. To jest nasz taki... No, niektórzy mogą to uważać za trochę zbyt OP, ale na start jest to, myślę, bardzo, bardzo dobre. Okej. Okay. Chciałem zrobić side chest, czyli będziemy potrzebowali to. Large. Parę. Trochę ich się narobi. Okej. Okay. Side chest i parę tych. Ma 3, 4. Jeszcze tylko to. I już możemy zrobić naszego side chesta. 3D front chesta nie możemy zrobić. Internal chest by się też przydał. Tak może z 2. Pytanie teraz, czy to nam wszystko wejdzie. Side chest jeszcze się pomieścił. Storage jeszcze się pomieściły. I to chyba wszystko, co nam będzie potrzebne. No chwila, niech pomyślę. Narzędzie do ścinania jest. Silniki są. Solarny i koalowy. Skrzynki do umieszczenia tego są. Chyba nic więcej nam nie jest potrzebne. I, jak zauważyliście, nie ma też knupa na nagraniu, ponieważ on tam ma swoją impreskę. Extracting chest. Nie, to jest za drogie. Dobra, zróbmy jeszcze jeden internal chesta. Po co ma się marnować miejsce. I teraz jak już mamy wszystko gotowe, jest pokazany nam total time. 29 minut. Im więcej damy rzeczy, tym to jest oczywiście droższe. I tym więcej oczywiście będzie zżerało paliwa, które musimy mu dostarczyć. A my chyba nie mamy... Tak, nie mamy nic już węgla. Boże, co za... Jak tak mogło do tego dojść? Tutaj coś mamy? Nie chciałem tego dojść. Tyle, dużo tego mamy. Dobra, czyli za chwileczkę będzie króciutkie cięcie. Aha, jeszcze pokażę wam jedną rzecz, którą przed chwilą zrobiłem. To już niestety nie było na nagraniu, ponieważ nie miało to trochę sensu. Ale tu, w tym pomieszczeniu zrobiłem Enchanting Plus i mówię wam, to nie jest ani drogie, ani tanie. Jak zauważycie, tyle to kosztuje. Czyli zwykły Enchanting Table, Eye of Ender, Book and Quill. Tanie, nie jest to ani za tanie, ani za drogie. I możemy sobie dawać, jakie chcemy, te nasze ulepszenie. Ja akurat dam Unbreaking 1, Lutik 3 i Vampirism 2.
Zaraz wam pokażę, co robią te... No niech nie tylko uderzy w szklecie na przykład. No. Nie mam jednego serduszka, drugiego. I teraz jak ja go uderzę, to dostaję jedno serduszko od niego, tak jakby. Mam też szansę na wypadnięcie tego dużego, więc ja... Bo mogę dostać nawet dwa serduszka, trzy, bo wiem, że mało schodzi na trzy uderzenia. Bardzo przydatny jest ten wampiryzm. Okej, to ja na razie robię króciutkie cięcie, idę do kopalni wykopać nieco węgla, żeby to już tam można było uruchomić. I widzimy się za dosłownie chwileczkę. Okej, witam was już po tym króciutkim cięciu. Jak wiecie, albo może jak nie wiecie, wyślij ekstremiego po węgiel, a przynieście wszystko, co się tylko da. Jak widzicie, tutaj macie jeden plecak cały zapełniony. Tutaj macie drugi plecak cały zapełniony. Miner zapełniony. I kobel. No. To ja już będę wracał do domku, już tam odpalę kart assemblera i widzimy się za chwileczkę. Tylko wrócę do pięciu. Okej. Już wziąłem sobie węgiel. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. I musimy go wsadzić po prostu w ten slot. Oliwa nam się uzupełni. Tak jakby. I możemy już kliknąć Assembly Car. Assembly Car. I teraz musimy czekać te 29 minut. Czyli za ten czas możemy już się przygotować do stworzenia naszej drogi dla karta. Co z jednej strony nie będzie łatwe, ponieważ potrzebujemy... jak wiecie, jest tutaj Railcraft. Czyli traki jest stosunkowo... Niby łatwo. Ale jednak ciutek to czasu zajmuje. Dziwne. Z bronzu się dostaje mniej. Z Irona się dostaje 10, a z tego się dostaje 8. What the hell. Titanium. No, titanium najlepszy. Tungsten jeszcze lepszy. Nie, takie samo. Ale do tego będziemy potrzebowali niestety Creosote Oil i Rolling Machine, który właśnie zrobimy. Także Rolling Machine. Jeden, czego nam brakuje. Crafting Table. Dwóch pistonów. I Universal. Coś tam, level. Też się nada, ponieważ Rolling Machine cały czas zjada energię, a my tego nie chcemy. Postawimy sobie, myślę, tutaj. W tym zmienimy, żeby ignorował całkowicie sygnał Redstone. I teraz postawimy tutaj nasz Rolling Machine, a już się w pełni. A możemy go zawsze włączyć energii, on już nie będzie pobierał. Czyżby to nie mogło być przez niego postawione? Uno, sekunda. Tak, musi to być tak. Widzicie, teraz ja nie zdaje energii. I energia mu spada. Czyli będziemy go mogli używać tylko wtedy, kiedy go będziemy naprawdę potrzebowali. Myślę, że kilka takich zestawików nam wystarczy. Dobra, i to się tutaj przerabia. A my już idziemy zrobić kołko weny, które będą niestety niezbędne, żeby otrzymać Creosote Oil. Coke Owen. Jest to multiblock, struktura taka, jaką widzicie. Mam wszystko, nie mam bricków. Shit. Mam klej? Też mam mało. O cholera. No to będę się jeszcze musiał wybrać po kopanie kleju, a tego mi się nie chce. Dekam i sodium. Są to chyba najlepsze narzędzia, jakie można sobie wyobrazić. Dobra. Idę nakopać trochę kleju, go już przepalić i zaraz do was wracam. Jak już mówiłem, ten odcinek będzie bardzo szatkowany, ale nie chcę was po prostu zamęczyć takimi różnymi rzeczami, że ja łażę po świecie i już mam tylko kleju. Także musicie mi to wybaczyć. Okej, wróciłem z mojego małego kopania. Nakopałem, to jest ten. Tyle gliny. Jak od razu kopać, to kopać na zapas.
i stworzyłem double layer kapasitor, dzięki któremu będę mógł przepalać znacznie szybciej clay w tym alloy smelterze. Przepalają się od razu 3 na raz, więc akurat mi się to nada. Dobra, niech to się troszeczkę przepali, a my już może zrobimy coś innego, o ile damy radę. Jak to się zwało? Mam skips card. Ja i moja pamięć. Nie eksternalny, ale coś się nada. Mieli manager, cargo manager. Tak, cargo manager. O kurde. To zawsze było drogie. Nigdy tego nie lubiłem craftować. To znaczy, to nie jest drogie, tylko to po prostu dużo jest tych pierdółek istnieje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha. Trzy, cztery. Tyk. Jeszcze raz, no. Kurde, zabrakło. Shit was happened. Dwa. Dwa. Okej, okay. Cargo manager już mamy. No ale będziemy potrzebowali to. Raz, dwa, trzy, cztery. Później wytłumaczę co jaka maszyna robi. Dalej będziemy potrzebowali takie fajne traczki. Advanced Detector Rail. Nie mamy. Płytek. Właśnie, płytek naciskowych. Okej. No i jeszcze teraz te nieszczęsne traki, na które niestety będziemy musieli ciut poczekać. No, już tu mamy. Możemy wsadzić kolejną porcję. Okej, ktoś mi do pokoju wszedł. Okej, a my już możemy wykonać nasze coke oven. Coke oveny. I potrzebujemy tak, 9 na podstawę, 9 na daszek i 8 na środek, czyli to jest 9, 18, 26 takich doczków. Pewnie mi nie starczy piasku? Czy ktoś też mówi o piasku? No, muszę je poblokować. Wiedziałem, że mi briczków zabraknie. Czyli znowu musimy iść po nasze briczki. No, dosyć sporo tego niestety schodzi. A jeszcze potrzebujemy 11. Jeszcze 2. Okej, okay, już powinno starczyć. Raz, dwa. 26. Co do joty. I postawmy sobie nasz coke oven brick, tak żeby nikomu nie zachodzał. A niech leży, niech stoi tu. On ma wysokość 3, czyli jeden go wkopiemy. I tak jak mówiłem, podstawa 3x3. Środek również 3x3. Środkowa bez środka. I zamykamy. I mamy nasz coke oven brick. Teraz tylko wystarczy, że do niego damy. Dobra, koalo mamy za mało. Plamki? Nie. Łód? Damy do niego, mam nadzieję, że to się działa. Nie. Musi to być chyba ołkowe drewno. Oak? Nie mamy nic oaka? Seriously? Ale bida w kraju. Aks. Może Knob, możesz z tą sobie pogadać zaraz. Jak tylko przyjdziesz. Aks, 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 aks. Dalej będzie oak. I bone meal. Będziemy tutaj nakopać naszego oaka. No niestety to drewno, a jeśli właśnie fajnie ścina, nie wchodzi. 4, 5, 6, 7, 8. 1.
Aha. Niech to sobie tutaj rośnie ładnie. Tak, na serwerze jest grany Tricapitator. Już w domyślnie wgrany. Aha, i a propos wgrywania modów, doszło parę zmian, o których nie ma domyślnie w DNS-ie. Mianowicie dograły modyfikacje takie jak Big Reactors oraz Equivalent Exchange, który się zmienił i nie da się skraftować minion stone'a, tak go chcieliśmy niestety. Minion Queen, no to by wymyślał. Lover Stone'a też się nie da skraftować. Na razie jest to chyba modyfikacja Work in Progress, więc nie zdziałamy za dużo nim. Posadziliśmy na nowo, a my tutaj teraz możemy 8. Przepraszam bardzo, chyba tego więcej tam było, no nie? Z natury wchodzą, a to jest extra buy-ins. Log. Mamy tylko te. Ulala, źródełko wyschło. Dobra, zaraz. Zadziała to? Nie, ale to musi mieć chyba. A shit, what's happened? Jakby to zasilić czymś stałym? Solarka? Nie, bo będzie się na noc przecież włączać. Ale potrzebuję i to, i wumiel. No chyba, że się zrobi magmatik. Tak. O, same problemy są z tym, jak zwykle, dobra. Jedno wiaderko tego. Ja teraz bądź mądry i znajdź tutaj węgiel. Mam taką chrypę już. Z tym dynamo? Nie. No, nie mówcie, że tu nigdzie nie ma węgla. Był węgiel, a ja go nie założyłem. Tak, już mi pewnie za jakieś 3-4 razy śmignął, a ja go nie wziąłem. Raz go zauważyłem, ale już wyszedłem. Nie, będę wiki. No, come on. No, to jest jedyny minus właśnie tych storage crate'ów. No, gdzie? No widzicie tutaj gdzieś ten koal? Przedstawię sobie tak, koal. Nie. Come on! Idziemy do koala. Nareszcie. Znowu będę musiał iść kopać, no niech go szlak trafi. 2, 3. A my sobie może najlepiej magmatic engine. Ponieważ to ma 180 tysięcy RF-ów, a węgiel ma tylko 4. To... Kurde, inwaru już mi brakło. Chwera. Co było potrzebne na inwar? Nikiel? Nic. Jest jakaś inna receptura na to może? Feroz, nikiel, feroz. Dobra, czyli... Iron. I feroz. Niech nam się zrobi tutaj ładnie inwar. Hard iron? What? Jak się go robi? Aha. Dlaczego on może służyć? O.
Fajnie. Tego to nie wiedziałam. Chyba już starczy nam. Tu. Raz, dwa. Dynamo. I od razu weźmiemy lava bucket, ponieważ już wcześniej nieco zebrałem. No, wy... Nie, nie ten. Ten to odetniemy po prostu. Okej. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Energia nam już chyba nie produkuje, 80 reflaksów na tik. A jak mam być szczery, łatwe znaleźć. Łatwe lawy znaleźć niż węgiel. Ile już mam odcinka? Boże, 20... No, już chyba będzie te 30 minut. Ile ja to miałem poprzedniego odcinka? Nagranie? 3 minuty chyba tylko. Nie, dobra. Dobra, pół godziny minęło odcinka, więc ja już myślę, że to będę kończył. W następnym odcinku już skończymy. Ja już zrobię te wszystkie tory, przygotuję trasę pod naszego wagonika. Nasz kryozot oil się też zbierze. Także dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego. I trzymajcie się. I na razie. Aha, nie zapomnijcie o daniu łapeczki w górę i skomentowaniu tego odcinka. Na razie.